W dzisiejszym odcinku pomaluję bluzę 7x7 ze sklepu Nitra w smoczym klimacie. Zobaczymy, czy bluza nadaje się do kustomizacji i czy uda się stworzyć nowy projekt. Dobrze słyszeliście i dobrze widzieliście. Dzisiaj będę customował bluzę 7x7 ze sklepu Nitra. Tak jak na przykład Nitro robi testy, gdzie zamawia różnego typu merch innych twórców i później go testuje, no to ja stwierdziłem, że zamówię jego bluzę i przetestuję, jak będzie nadawała się do customowania. Chociaż i tak jak pewnie nie wyjdzie, to oczywiście już będzie moja wina, a nie bluzy, no bo w sumie co ona ma do tego wspólnego. Ale to jest nieważne, po prostu zróbmy sobie taki test. Może, nie wiem, będziecie chcieli, żeby zamawiać bluzy czy ciuchy innych youtuberów i później móc na przykład na nich malować, jeżeli będą miały małe wzorki, bo jak duże to bez sensu później. Ale dobra, otwórzmy to opakowanie, ja go jeszcze nie otwierałem, dosyć dawno tą paczkę zamówiłem, zanim rozpoczniemy do customowania, zobaczmy jak to wygląda, bo ja wcześniej nie widziałem i nie wiem jak wygląda cały ten produkt, ale na samym początku mogę wam powiedzieć, że w bardzo fajnym opakowaniu to przychodzi, bo było to no w takim, no wiecie co, no tak niezniszczone, też zasługa kuriera, że nie było zniszczone, ale naprawdę fajnie to wygląda, jeżeli chodzi o takie opakowanie dedykowane sklepowi 7x7 i nie jest to żadne lokowanie produktu, moi drodzy, tylko po prostu podoba mi się to, że to w tak ładnym opakowaniu przychodzi. Jest gumeczka, jest bluza, zaraz ją sobie otworzymy, jest również certyfikat, ale jajcy. I wiecie co, no jest na samym dole podpis Nitro, że odpowiedzialny za całe zamieszanie jest Nitro i to nie jest wydruk, tylko Nitro normalnie to podpisywał, no chyba, że ktoś inny wyuczył się jego podpisu, ale to jest podpis normalnie Nitro. Ciekawe, czy sam składał to opakowanie, żeby je wysłać specjalnie dla mnie. Może. No i słuchajcie, na końcu są jeszcze fajne wlepy, które również są w zestawie, więc no naprawdę bardzo fajnie to wygląda i w bardzo fajnym zestawie to przychodzi, kartoniku, ładnie, designersko jest to naprawdę opakowane, a sama bluza otwieramy i zaraz zobaczymy, jaki to będzie materiał i jak będzie zachowywał się przy customowej pracy. Bluzę już sobie przygotowałem. Teraz muszę położyć podkład. Pewnie będzie to trochę ciężkie, bo na czarną bluzę położyć biały podkład, tym bardziej, że muszę go wymieszać z takim specjalnym preparatem, który bardziej utrwali tą całą grafikę, dzięki czemu ona będzie też bardziej elastyczna. Będzie dosyć trudne, ale i tak grafika jest dosyć ciemna, bo będę robił smocze oko. Jak ono będzie wyglądało, to za chwilę zobaczycie, ale ja na samym początku właśnie przygotuję sobie tutaj ten podkład, żeby to wyschło i wtedy przejdziemy do projektu. A to właśnie, moi drodzy, grafika, którą będę chciał umieścić na bluzie. Na Adobe Stock właśnie znalazłem taką kozacką grafikę oka smoka. Ona się rymuje. Oko smoka, które trafi właśnie na bluzę. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, że pomalowałem to w kwadracie, bo później różnica między tą stroną a tą może być dosyć spora i będzie trzeba to ratować, ale na razie tym nie będę się przejmował. Jak widzicie, szkic został już narzucony. Oko, zrobiłem proporcje, żeby gdzieś tam na mnie pouciekały łuski, chociaż pewnie byśmy na to nie zwrócili zbytnio uwagi. Ale spróbujmy zrobić, żeby było jak najbliżej oryginałowi. No to spójrzmy, jak wygląda to w chwili obecnej. Mamy oko, tutaj trochę pomalowałem pod spodem i zrobiłem dwie łuski, tylko one są troszeczkę za jasne i myślę, że całość tutaj ściemnie, ale na razie powiem wam, że nie wygląda najgorzej. Będzie trzeba pewnie dopracować jeszcze kilka detali, dlatego ja biorę się za łuski, żeby bardziej już widzieć cały ogół tego, co tutaj się dzieje, żeby te łuski wszystkie dookoła zostały już pomalowane. Dzień drugi,
dół mam w miarę skończony, będą jeszcze delikatne detale, została mi góra. Ale samo to, że możecie zobaczyć, że w tym kwadracie niezbyt dobrze to wygląda, no może mogłoby to przejść, ale pewnie będę chciał troszeczkę pociągnąć tutaj gdzieś te łuski dalej, tak żeby one były bardziej nienaturalne, niż miałoby to zostać właśnie w takiej formie. Nie wiem, czy będzie widać, ale udało mi się zlikwidować ten prostokąt dookoła, takimi jakby, nie wiem, poszarpaniami tej całej grafiki. No zrobiłem, co mogłem. Następnym razem, jak będę kolejny raz robił bluzę lub inny ciuch, no to będę wiedział, żeby jednak ograniczyć pole do mniejszej powierzchni, żeby później ewentualnie sobie ją rozciągnąć, znaczy te pole rozciągnąć. Teraz robię szczegóły, dodatki, no i będziemy powoli prezentowali, jak wygląda cała bluza. Custom smoczej bluzy skończony. Kolory dość mocno odbijały światło, ale mam nadzieję, że udało się zaprezentować efekt końcowy. Jeżeli bluza Wam się spodobała, to zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, bo szykuję kolejne ciekawe projekty. Łapka w górę mile widziana i w komentarzu dajcie znać, jaki ciuch ze sklepu YouTuberów możemy przemalować.